Witam Państwa bardzo serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Nie mam dzisiaj książki, ale mam gazetę. Rzadko kupuję gazety. To lepiej dla tych, którzy w tych gazetach piszą. Tak myślę. Ale dziś kupiłem, bo ktoś mnie namówił, wskazując palcem dosłownie, jeden z felietonów w tygodniku Do Rzeczy. To jest tygodnik Lisickiego, tak to się nazywa. Dlaczego to się tak nazywa? Trudno dociec, no ale dobrze, bo Paweł Lisicki nie jest jakąś postacią, to powiedzieć, która mogłaby być drogowskazem dla kogokolwiek, ale niech tam. Proszę Państwa, przejrzałem tę gazetę, to jest coś wstrząsającego i uważam, że jedną z większych tragedii, jakimi dotknięta jest polska publicystyka polityczna i nie tylko polityczna, ale także historyczna, jest obecność tak zwanych enfants terribles, czyli, no nie wiem, niegrzecznych dzieci, tak? Po francusku. Ja nie mówię po francusku, więc musicie Państwo mi wybaczyć to, w jaki sposób wymówiłem te wyrazy. Wiecie, o co chodzi? O rozmaitych niepokornych. To jest groza. Proszę Państwa, tu mamy po prostu zestaw samych niepokornych. Oni są tak niepokorni, że już w zasadzie są tak powyginani, że nie ma nadziei, że się kiedykolwiek wyprostują. To jest festiwal niepokorności. Ja nie wiem, teraz, żeby w ogóle zyskać sobie jakikolwiek poklask autentyczny, chyba trzeba leżeć krzyżem przez tych ludzi, bo nic więcej nie przychodzi mi do głowy. Przejrzałem to sobie, no i trafiłem oczywiście, proszę Państwa, na dwa felietony. Zacznę od drugiego, nie od tego, który mi wskazano, ale od felietonu Jacka Komudy pod tytułem Zakon księcia Konrada. Ja mam, proszę Państwa, zawsze drobne satysfakcje w życiu. Nie mam ich wiele, bo też jestem człowiekiem cichym, skromnym, trzymam się z tyłu i sobie tylko tutaj rozmawiam z Państwem za pośrednictwem tej kamery. No i ja wiadomo, blog i tak dalej. Natomiast na łamach moich tekstów uświadczyć nie można, ale Jacek Komuda tutaj, proszę Państwa, tydzień po nagraniu przeze mnie podcastu tej pogadanki o biskupie Chrystianie, którą tutaj reklamowałem książkę wydawnictwa Verbinum, Jacek Komuda tydzień później przypomniał sobie, że istniał biskup Chrystian i zakon braci Dobrzyńskich. Czy to nie jest niezwykły zbieg okoliczności? Moim zdaniem jest. Tyle, że o biskupie Chrystianie Jacek Komuda ledwie wspomina, natomiast jako głównego sprawcę zaistnienia nad Dolną Wisłą braci Dobrzyńskich wskazuje Konrada Mazowieckiego. To oczywiście nie jest prawda. Konrad Mazowiecki oczywiście uposażył braci, natomiast no, nie był tym człowiekiem, który by im dostarczał inspiracji. No ale fakt pozostaje faktem. Jacek Komuda, proszę Państwa, przypomniał sobie o świętym Chrystianie. Wspomnienie świętego Chrystiana to jest w grudniu, na samym początku, 4 chyba. Nic się w Grudziądzu ostatnio nie działo takiego, żeby można było zwrócić uwagę na tego zapomnianego całkiem świętego biskupa diecezji pruskiej, który odszedł niestety w poczuciu klęski życiowej, bo mu tę diecezję podzielono na 4 mniejsze. A tu proszę, co za niespodzianka. Wybitny pisarz książek historycznych, Jacek Komuda, przypomina sobie o tym, że istniał święty Chrystian, biskup Prus i istnieli bracia Dobrzyńscy, którymi próbowano chrystianizować tereny nad Dolną Wisłą i trochę dalej na północ. No, z tym, że Jackiem Komudą, tylko że z jego wcześniejszym tekstem, proszę Państwa, polemizuje Waldemar Łysiak na przedostatniej stronie tygodnika Do Rzeczy, takim tekstem oszczer. Ja mam od razu różne brzydkie skojarzenia z tym związane, ale się powstrzymam. Oszczer nazywa się ten tekst i dotyczy wcześniejszego tekstu Komudy, kiedy to Komuda napisał brzydko o królu Bolesławie Śmiałym, że Bolesław Śmiały był gejem i zoofilem. Bardzo to Waldemara Łysiaka ubodło i on powraca tutaj do swoich starych argumentów, że Bolesław Śmiały, wybitny władca, o czym świadczą opinie wielu historyków, w tym, jak pisze Łysiak, Dariusza Baliszewskiego. Przepraszam, ale nie mogłem się powstrzymać od śmiechu.
w tym Dariusza Baliszewskiego, świadczą o tym, że biskup był zły, a król był wybitnym władcą. Proszę Państwa, robi tutaj ciekawe rzeczy Waldemar Łysiak, bo na przykład pisze tak. Już Tadeusz Czacki pisał, biskup miał zmowy z Czechami. To ciekawe, że Łysiak powołuje się na tak wybitny autorytet jak Tadeusz Czacki. Z Niemcami też, dlatego Bolesław i zwalczany przez Germanów Grzegorz VII, jeden spośród najlepszych papieży w dziejach, zawarli sojusz. Łączyła ich komitywa bliska przyjaźni. Ciebie i mnie łączyło miłowanie Chrystusa. Pisał do Bolesława święty Grzegorz. Ciekawe, gdzie Łysiak to znalazł. Jeżeli takie dokumenty istnieją, ja chciałbym, żeby ktoś je może opublikował, a jeżeli nie, to ja je chętnie opublikuję. Tylko proszę mi je wskazać, bo niestety ja nie jestem takim wybitnym znawcą historii i nie jestem w stanie przeprowadzić nawet najprostszej kwerendy, wynajmuję do tego ludzi, do czego się przyznaję otwarcie, nie mam zamiaru tego ukrywać, ale chętnie byśmy może opublikowali te teksty, gdzie to jest napisane, gdzie papież Grzegorz pisze do króla Bolesława, ciebie i mnie łączy umiłowanie Chrystusa. Gdzie to tak stoi? Kończy mi się miejsce, żałuje Łysiak, lecz gdy będzie trzeba, wrócę do tematu. To się pewnie nie spodoba, równie jak ten felieton, kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi, bo święty Stanisław był ulubieńcem Jana Pawła II. Sorry, eminencjo, ale mój ojciec Stanisław Łysiak kazał mi iść przez życie z celtycką dewizą prawda przeciw światu. To jest bardzo ciekawe, bo Łysiak na początku tego felietonu mówi, że sam przyznaje, że w sprawie świętego Stanisława nie ma nic poza hipotezami. No więc o jakiej prawdzie przeciw światu tutaj mówi? Powołuje się oczywiście na tekst szkice z XI wieku, napisane przez Tadeusza Wojciechowskiego. Ja tutaj zrobię małą dygresję, proszę Państwa, bo Łysiak kiedyś napisał od wielkości do śmieszności tylko jeden krok. Ja akurat spędziłem weekend taki trochę senny, z różnych przyczyn senny, a to może kiedyś, nad lekturą dzienników Karola Estreichera. Karol Estreicher jest to człowiek niezwykle przenikliwej inteligencji, ale oprócz przenikliwej inteligencji Karol Estreicher posiada również tak zwany zmysł praktyczny. To jest, ja chciałbym umieć tak wyduszać pieniądze ze wszystkiego, jak potrafił to robić Karol Estreicher. Naprawdę. On mi szczerze zaimponował. To był absolutnie wybitny, niesamowity człowiek. I on, proszę Państwa, też przeczytał, podobnie jak Łysiak, szkice z XI wieku autorstwa wybitnego historyka Tadeusza Wojciechowskiego. I wniosek, jakie ten przeinteligentny człowiek z tej lektury wyniósł, wniosek był mniej więcej taki, że Bolesław walczył z Rusią i był jak Piłsudski, święty Stanisław był jak Dmowski i Jendecy, a Władysław Herman to Austriacy na Wawelu. No więc, proszę Państwa, od wielkości do śmieszności, z Łysiakiem nie jest lepiej. Ja rozumiem, że on, to nie chodzi o emocje, proszę Państwa, to chodzi o to, o nakręcenie koniunktury. To znaczy Waldemar Łysiak uważa, że jak on będzie bronił króla, który mu się kojarzy z machismo, dominującym samcem alfa i tak dalej, to spowoduje, jakby to powiedzieć, lepszy odzew. To znaczy może jakieś dziewczęta się tym zainteresują, albo może coś podobnego, bo ja nie rozumiem, że nie chodzi o pieniądze i o nakłady, tak? Bo to już jest pieśń przeszłości, już Waldemarowi Łysiakowi na pieniądzach i nakładach chyba nie zależy. Proszę Państwa, to są wszystko idiotyzmy, w ogóle nie o to chodzi. Natomiast tu jest jeszcze ciekawa rzecz, bo on pisze, że kanonizacja świętego Stanisława była wymuszona jakąś, ja może to przeczytam, gdzie to jest. Chociaż te starania przyniosły skutek, kanonizacja 1253 nie przebiegała bez kłopotów. Sprzeciwiało się jej wielu VIP-ów kościoła, między innymi kardynał Rinaldi, późniejszy papież Aleksander IV. Zaś wewnątrz kraju oszczerstwa trzeba było rewitalizować, więc prawie 400 lat po śmierci biskupa, kronikarz Długosz i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, kanonizacja świętego Stanisława była częścią bardzo poważnego kościelnego programu, który obejmował chrzest Rusi. Chrzest Rusi podbijanej i niewolonej właśnie przez Mongołów. Więc tego rodzaju dyrdymały, które wypisuje Waldemar Łysiak, powołując się na znakomitego historyka Baliszewskiego, możemy sobie schować na pawlacz.
Proszę Państwa, święty Jacek od Rowąż, biskup Chrystian w Prusach i kanonizacja świętego Stanisława oraz koronacja Daniela Halickiego. To nie jest tak, że się kanonizację robi z dnia na dzień. To nie jest tak, że się koronuje księcia ruskiego koroną przywiezioną z Rzymu z dnia na dzień. Przyjeżdża legat papieski, zwołuje się synod. Tak? To jest poważna uroczystość i poważne wydarzenie. I ono jest zsynchronizowane z innymi wydarzeniami. Więc jeżeli ktoś tego nie widzi, to może powinien sobie zdjąć te ciemne okulary. To lepiej będzie mu się widziało. Ja oczywiście nie będę przekonywał Waldemara Łysiaka, bo on mojego głosu nie usłyszy, a nawet jak usłyszy, to go zlekceważy. Nie ma to zresztą znaczenia, bo nie konkurujemy o nic, ani o dziewczyny, ani o pieniądze. Więc myślę, że nie jesteśmy na kursie kolizyjnym. Natomiast chodzi o metodę. Proszę Państwa, dopóki my się nie wyzwolimy z upiornej, idiotycznej, kompromitującej metody pisania o historii poprzez alkowę, poprzez kartoteki obyczajowe, poprzez jakieś takie wzmożenia, fikcje, których Łysiak nie dostrzega zupełnie, inwestując swoje emocje niepotrzebnie zupełnie w Bolesława Śmiałego, to w ogóle nie ma o czym gadać, proszę Państwa. To jest bełkot pijanego, po prostu. Bełkot pijanego. Nie ma o czym mówić. Nawiązując jeszcze do tego, co tu pisze Łysiak, król Bolesław to jest ten człowiek, który porzucił Pomorze, tak? Nie zdobył ani kawałka gruntu, nie powiększył korony, władował kupę pieniędzy pożyczonych, nie swoich, w absurdalną politykę na Węgrzech, która go doprowadziła do klęski. To są fakty i temu się nie zaprzecza. Tak? Nałożył sobie koronę na głowę, którą wziął nie wiadomo skąd. Ja przypuszczam, że z Bizancjum. Tak? Ciekawe są wątki w książce profesora Adama Krawca o Władysławie Hermanie. A wszystkim tę książkę jeszcze raz polecam. Mam nadzieję, że profesor Kawiec przyjedzie kiedyś do Warszawy i uda nam się tutaj spotkać i porozmawiać, bo już wymieniliśmy maile, natomiast on jest niestety trochę rozrywany, a ja spróbuję jeszcze przeprowadzić inną operację, żeby może pogadać z nim przez telefon, jak on będzie w Poznaniu. I spróbuję do tego namówić panią z Radia Poznań, ale to może później, bo na razie jestem trochę zajęty. No więc proszę Państwa, jeżeli my się nie pozbędziemy tej kretyńskiej maniery, którą reprezentują Łysiak z Komudą, że jeden pisze o gejach i zoofilach, a drugi mówi, że to nieprawda, to w ogóle to pakujmy manatki, dlatego że to nam nie stworzy rynku, to jest pierwsza sprawa. Bo o co chodzi? Chodzi o pieniądze, tak? I o możliwość publikowania treści na różnych piętrach. Bo rynek to jest struktura piętrowa, no i chcę powiedzieć piramidalna, tak? Więc proszę Państwa, tego rodzaju numery nie stworzą nam rynku. Skąd ja to wiem? No stąd wiem, że ta, przepraszam za wyrażenie, gadzinowa kosztuje 7,50, tak? Kto to słyszał? No gdzie? Tak? Gazeta Lisickiego. 7,5 złotego za to. No więc, no, to jest zła metoda, która prowadzi do katastrofy. Oczywiście ani jeden, ani drugi tego nie zrozumieją, dlatego że dopóki oni dostają pieniądze za takie gadanie, no to nic ich nie powstrzyma. Gorszy jest tylko chyba pan Koper jeszcze, który tutaj reklamuje swoją książkę Żony i kochanki Sienkiewicza po prostu. Nie mogę. Przepraszam. Żony i kochanki Sienkiewicza, powtórzę po prostu. A o psach Sienkiewicza nie napiszę? Szkoda. Więc no... Cóż tu mówić, no. Proszę Państwa, Wojciech Młynarski napisał kiedyś taką piękną piosenkę o Don Kichocie, który nie umiał się zestarzeć ładnie. To jest wielka sztuka, proszę Państwa, zestarzeć się ładnie. I to trzeba tak zacząć, mniej więcej się starzeć od 45 roku życia i kontrolować ten proces, bo jak się tego nie zrobi i to puści samopas, no to wychodzą takie rzeczy, no. Także dramat. Bardzo Państwu dziękuję. Do następnego spotkania, do następnego razu.